bóle dłoni, bóle stóp. I taki szlachcic sobie wstaje rano i ojej! Święty panie, co się dzieje? Panie doktorze, o co chodzi z tą dną moczową? Czyli bolą mnie stopy, palce. Co wtedy doktor robisz? I to są takie główne zalecenia, że jeśli nasi widzowie to zapamiętają, to już jest super. Why, dlaczegoż parské paciemu? A ja dzisiaj chciałam porozmawiać i zaprosiłam Michała po to, żeby porozmawiać o dolegliwości, która myślę, że może dotykać bardzo wiele z nas, czyli o dolegliwości ze strony stawów. Bóle dłoni, bóle stóp, artretyzm, który jakby uznajemy też za taki charakterystyczny dla wieku. Michał, ja akurat tutaj sobie świetnie poruszam stawami i jeszcze nic mi nie dolega. Powiedz mi, skąd się bierze ten artretyzm zwany podagrą lub dną moczanową, bo idą mięsne święta? Właśnie, bo to jest wiele, wiele słów, które mniej więcej znaczą to samo. Tak. Podagra, hiperurykemia, dna moczanowa. I artretyzm taki najbardziej popularny. Artretyzm to taki, znaczy no dobra, można powiedzieć, że ktoś tak może powiedzieć, ale powiedzmy sobie szczerze, do czego to się wszystko sprowadza? Do tego, że jemy złe rzeczy i bolą nas nogi. To jest najczęstsza rzecz, bo tak to najczęściej wygląda. Ale całe nogi czy stopy głównie? I teraz, teraz sprowadźmy to do tego, gdzie w nogach nas najczęściej boli i co jemy, co powoduje ten ból i dlaczego on w ogóle powstaje. No właśnie, ale czy to co jemy, czy my to źle metabolizujemy z różnych tam usterek organizmu? To wynika, no bo nie zawsze to miałyśmy. Dokładnie, nie? Bo jedna osoba będzie dobrze metabolizować, druga trochę gorzej, trzecia fatalnie. I to tak jak w życiu. Dobra. Ktoś je tyle samo i dostaje cukrzycy, a druga osoba nie dostaje cukrzycy, bo sobie lepiej z tym radzi. To jaka jest przyczyna tej podagry, dny moczanowej, łamane artretyzmu? Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w XVII wieku. Podagra, czyli dna moczanowa, to była wtedy choroba takich bogatych szlachciców, którzy to sobie usiedli, powiedzmy, przy sobocie i tak, jedli mięso dobre rybki, popili dobrym alkoholem, jedli cały dzień, pili, bawili się. Następny dzień dokładnie to samo. Jedzą rybki, jedzą dobre mięso, bardzo mało warzywek, mleka prawie wcale, ale za to dużo piwa, wina, alkoholu ciężkiego, mięsiwo, bardzo dużo mięsiw. I jest poniedziałek, poniedzieli. I taki szlachcic sobie wstaje rano i ojej, święty panie, co się dzieje? Bolą mnie paluchy u stóp. No właśnie. I to jest najczęstsze miejsce, gdzie nas właśnie boli, w cudzysłowie, dna moczanowa, czyli podagra. Mamy fotografię, bo ja przygotowałam fotografię. Proszę bardzo, niech pan się teraz z tego wytłumaczy, panie doktorze, o co chodzi z tą dną moczanową. Czyli pan szlachcic... Teraz nie mamy bogatych szlachciców, bo teraz wszyscy jesteśmy bogaci. Oczywiście. I jemy jak bogata szlachta czasem. Tak jest. Nawet bardzo często. Pojawiają się kryształki moczanu sodu. My nie musimy oczywiście pamiętać kryształki czego, jak się to dokładnie nazywa, ale ja muszę pamiętać. I one sobie lubią właśnie strasznie odkładać się w stawach. I to jest właśnie ten typowy staw, czyli ten staw naszego palucha, gdzie lubią się te kryształki tworzyć, formować i osadzać. W przyszłości może to doprowadzić wręcz do guzków. Tak. Te guzki oczywiście mogą być też w stawach kolanowych, jeszcze gdzie indziej w stawach, nawet w stawach rąk mogą być, w stawach barkowych nawet mogą być. Nawet znam lekarzy, którzy się zarzekali, że widzieli je w stawach kręgosłupa. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale widzieli. Powiedz mi, czy to prawda, że dna moczanowa zaczyna się najczęściej i atakuje stawy tak zwane małe, czyli paluch u stopy i paliczki i stawy... u dłoni, czy to prawda? Tak, widziałem, znaczy jeśli chodzi o stopy, to rzeczywiście to jest typowe. To są stawy, oczywiście paluch, stopy i staw skokowy. Ja bym powiedział, że ja najczęściej widziałem w swoim życiu. Skokowy? Tak, właśnie, że tutaj kostka, staw, tutaj kolana ewentualnie, ale też widziałem rzeczywiście stawy tutaj międzypaliczkowe, też zajęte w bardzo przedziwny sposób. Kiedyś była taka pacjentka, która miała w ogóle czerwone palce, nie wiadomo skąd. I też się okazało, że to była dna moczanowa, ale taka bardzo nietypowa. No właśnie, bo teraz chciałam cię przepytać na okoliczność tego, jakie dolegliwości ze strony stawów, które możemy odczuć i lub zaobserwować, powinny nas skierować do lekarza, a nie zwalać na to, że to w tym wieku to już ręce muszą boleć. Normalne to czuć się dobrze, to jest nasze hasło, prawda doktorze? Tak jest. Tak jest. Jakie objawy? I teraz wróćmy do tego szlachcica, bo ten szlachcic jest naszym tutaj takim odpowiednikiem. Zagłoba. On sobie wstał rano z bólem, ale czasem ten ból mógł go wybudzić już w nocy, nad ranem, nie wiem, 3, 4 w nocy i było, jej, co się dzieje, bolą mnie stopy, palce, fatalnie się czuję. Temu bólowi, jak jest naprawdę źle, może towarzyszyć również nawet gorączka. Zdarza się to. Ogólna gorączka. Tak, nie po prostu gorączka. Nie tylko ciepłota tego stawu, tylko gorączka. Tak, tak, może być niewielki obrzęk, niewielki rumień może być. Zaczerwienienie, tak? Tak, takie niewielkie zaczerwienienie, obrzęk właśnie, że widać, że coś tam się dzieje. I bardzo charakterystyczną cechą jest to, że taki pacjent zarzeka się, że na pewno nie było urazu. W nic się nie uderzył, w nic nie kopał. Oczywiście pamięta, co robił. Nic mu nie spadło na nogę, tak? Tak, nic mu nie spadło na nogę. Czasem to jest nieprawda, bo nie pamięta, co robił w poprzedniej nocy, bo to się często, powiedzmy szczerze, dzieje po nocach pełnych alkoholu. To bardzo często. Czyli, dobrze, teraz przejdziemy do tego, co to zaostrza. Czyli jak rozumiem, to istnieje jakaś usterka metaboliczna w naszym organizmie, która się pojawia trochę z niewiadomych przyczyn, która powoduje, że sole kwasu moczowego, czyli moczany, odkładają się nam w obrębie stawu. Dobrze rozumiem? Znaczy możemy założyć, jeśli możemy w ogóle to porównać, to ja bym... Mogę się założyć, że prędzej czy później prawie każdy z nas by miał dnę moczanową, jeśli by się tak fatalnie odżywiał. Tylko jedni by mieli wcześniej, a drudzy później. Trochę jak z cukrzycą. Jakby ktoś jadł non-stop cukier, to w końcu dostanie tej cukrzycy, nawet jeśli nie ma takich, powiedzmy, tendencji, czy nie wiem, genetycznych uwarunkowań. W końcu będzie cukrzykiem. No to tu jest podobnie, według mnie oczywiście, że jeśli jemy nieprawidłowo, w końcu nabawimy się takich dolegliwości. Oczywiście to się zaczyna najpierw w gabinecie na przykład, jak badamy sobie stężenie kwasu moczowego w surowicy. No właśnie, a trzeba w ogóle na to wpaść, żeby to badanie zbadać. To badanie ja zawsze lecić, badam, tak? Zawsze badam, zwłaszcza u osób otyłych i u seniorów. Zawsze badam, bo to jest już taka informacja, że w przyszłości może być ta choroba. I ja sobie sprawdzam, jeśli jest powyżej 6 mg na decylitr, tak. O, to już prędzej czy później coś tu może być. Tam niby norma jest do 8, ale ja już od 6 wiem, że coś tam się szykuje. No dobra, czyli słuchajcie, bóle stawów, szczególnie drobnych stawów, to nie jest coś, co wynika z tego, ile mamy lat, tylko jest to po prostu choroba, zaburzenie metabolizmu, ale metabolizmu czego? Bo mówiłeś o tych mięsach, o tych takich tych szlacheckich, rozpasanych obyczajach kulinarnych, a powiedz nam w związku z tym, jakie są... Diagnostyka, badamy kwas moczowy we krwi. Proste, szybkie i jakieś nieskomplikowane. Chyba nawet refundowany jest kwas moczowy, tak? Tak, jest w ramach NFZ-u u lekarza rodzinnego. Jak ją leczymy właśnie? Oka, przychodzi do ciebie pacjent, miał te bóle stawów drobnych, okazuje się, że ma kwas moczowy tam, nie wiem, 8,5. Dokładnie. I co wtedy, doktor, robisz? Dobrze, to najpierw jeszcze powiedzmy sobie, co robię z tym, który ma podwyższone, ale nie ma objawów. A no właśnie. Wtedy modyfikujemy dietę i po prostu pytam się, ile pan pije alkoholu, czy pani, czy je pan codziennie mięso? I wtedy ktoś mówi, tak, prawie codziennie jem mięso, alkohol okazyjnie, ale okazja jest co 2 dni, kiedy wracam z pracy, to prawie codziennie, czasem nawet, więc to jest okazja. I teraz ja wtedy tylko i wyłącznie zwracam uwagę na dietę, że może powstać podagra, tak? Czyli jakie modyfikacje? Ograniczyć mięsko troszkę, bardziej jeść warzywa i owoce, w ogóle nic odkrywczego, więcej wody pić, tak? Super niesamowita sprawa i mniej alkoholu. I to są takie główne zalecenia, że jeśli nasi widzowie to zapamiętają, to już jest super. Ja bardzo się cieszę, bo jest to kolejny powód. Ja zawsze wam mówiłam, jak miałyśmy już nieraz temat o wodzie, że stawy kochają wodę, ale woda również wypłukuje ze stawów właśnie te sole kwasu moczowego, które tam się odłożyły. Kolejna rzecz to jest właśnie to ograniczenie mięsa. Ale wiesz co, no, my jesteśmy w Polacy w kuchni raczej mięsnej. My jesteśmy mało kuchnią warzywno-owocową. To... Ale już 10% Polaków deklaruje się jako ci, którzy mięsa praktycznie nie jedzą. Lub unikają. Dobra, ale gdybyśmy chciały być takie, powiedziałabym, naprawione trochę i ugrzeczniły się z tą dietą, to tak. Woda 30 ml na kilogram masy ciała, to powinnyśmy wszystkie mieć wytatuowane na lewej nodze, tak? To taka jest ilość wody. Kolejna rzecz, mięso. A zatem z jaką częstotliwością to mięso, czy ile jego możemy jeść? Raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu. A to też jest indywidualne. To też jest indywidualna sprawa. Nie poradzisz, widzę. Więc ja nie powiem dokładnie, jaka jest bezpieczna ilość mięsa, albo od jakiej ilości mięso jest niebezpieczne, bo to też jest indywidualna sprawa. Ograniczyć. Jeśli ktoś już ma kwas moczowy podwyższony, to ograniczamy i to jest jakby główne moje zalecenie. Ograniczyć, to niech ktoś je co drugi dzień i zobaczymy, co będzie się dalej działo. Ale teraz przechodzimy do twojego przypadku, czyli przychodzi pan, którego bolą stawy, prawda? Tak. Boli noga, nie wiem, co się dzieje, kwas moczowy 8,5 i co on ma robić? I to już jest napad dny. I tutaj dałbym już kolchicynę. To jest taki słynny stary lek, który generalnie, jak się go bierze przez parę dni, powinien pomóc. Można też dodać leki przeciwbólowe, takie typowe, nie wiem, coś z grupy NLPZ-ów, tak? Tu też sterydowych leków przeciwzapalnych. Tak, tutaj też trzeba być ostrożnym, one mogą podwyższać ciśnienie. Zresztą sam kwas moczowy już podwyższa ciśnienie. Jak ktoś ma dnę, to przeważnie ma tendencję do nadciśnienia, więc to często towarzyszy jedno drugiemu. I jest jeszcze jedna rzecz, którą ja wyczytałam ostatnio z mojego obszaru ukochanego, to już się boję. Farmacji. Wiesz, co wyczytałam? Że pacjenci, którzy biorą leki na nadciśnienie odwadniające, no one są z reguły odwadniające. Tiazydowe. Nie wszystkie, tiazydy. Ale tiazydy, że przy długotrwałym braniu leków na nadciśnienie mamy podwyższony poziom kwasu moczowego. Czy to prawda? Tak, znaczy w sensie to prawda wynikająca z wiedzy z farmakologii, ale to też prawda, która wynika jakby z tego, co sam widziałem. Rzeczywiście pacjent brał tiazydy, napad dny miał dosłownie tydzień, 2 tygodnie później i tak no wiemy już, dlaczego to się wydarzyło. Tutaj mamy taki komentarz, Ewa nasza tutaj Wicka mówi tak: nie zgadzam się z tym, jestem weganką, od 8 lat nie piję wcale alkoholu, piję gigantyczne ilości wody, a kwas moczowy i tak mam podwyższony. Aha, no super, właśnie. A bardzo ciekawa informacja. Weganką, to jest klucz. To nie jest wegetarianka, tylko to jest weganka. I teraz uwaga, były metaanalizy prowadzone u wegan, wegetarian i ludzi mięsożernych w cudzysłowie, kto ma najwyższe stężenie kwasu moczowego. I co się okazało? Weganie. Why, dlaczegoż, parce, paciemu? No właśnie. I to się wydaje taki paradoks, prawda? Najwyraźniej to niejedzenie... Nie jem białka, tak? No właśnie. Nie jem białka, czy no właśnie. W takiej postaci roślinnej. Ale z drugiej strony jedzą rośliny strączkowe na potęgę. Tak. Nie tak jak zwykły człowiek, tylko... Nie, oni tam wszystko mają sojowe, tam ciecierzyca... No, dokładnie, to jest potęga. Jeśli jemy je w ogromnych ilościach, to jest jeszcze gorzej niż mięso i faktycznie u wegan, którzy bardzo dużo tego jedzą, to jest absolutnie też niedobrze. Dlatego ja nie jestem fanem weganizmu. Możecie mnie tutaj, nie wiem, ukrócić o głowę, ale z tego, co obserwuję siebie w gabinecie, ci ludzie prędzej czy później mają jakieś kłopoty zdrowotne. Wegetarianie... To już różnie bywa, to rzeczywiście, jak ktoś dobrze... No bo tam są ryby, owoce morza tam zostają, są jakieś jajka jeszcze, jajka z tego co wiem. Nabiał jest, tak, bo... i to oni troszkę inaczej jedzą, to jest troszkę jeszcze coś innego i tutaj okej, jakby są też, którzy źle jedzą i są ci, którzy dobrze. Myślę, że to jest bardzo indywidualne, ale naprawdę weganizm to nie jest coś, czego byłbym fanem, więc sorry, ale... Nie aż też, tak, nie aż tak. Jakby... Zmniejszamy ilość tego mięsa, jeżeli mamy objawy stawowe, ale nie aż tak, żeby zostać weganinem. Ja myślę sobie tak, że we wszystkim jest najważniejszy umiar i zdrowy rozsądek. Jeżeli nasz organizm powinien dostawać węglowodany, żeby wytwarzał glukozę, tłuszcz, żeby wytwarzał energię i przyswajał witaminy, witaminy i mikroelementy, oraz białko, to powinniśmy to wszystko zachowywać w zdrowych proporcjach. To jest moje zdanie. I to też jest bardzo indywidualna sprawa. Na przykład ja znam przypadki wegetarian, którzy mają idealne wyniki badań od dzieciństwa, ale też na przykład ja, jak byłem wegetarianinem przez 6 miesięcy, mimo tego, że żelazo starałem się przyswajać z innych produktów, od razu żelazo spadło do takiego, znaczy po 6 miesiącach. Jeszcze 1,5 miesiąca było super, a potem spadło i... No właśnie. Musiałem wrócić do mięsa, bo... Praktycznie nie miałem wyjścia. Mamy tak, dziewczyny, podsumowując to, co powiedział nam doktor Michał, nie bagatelizujemy bólu stawów, idziemy z tym do doktora. Każdy, mogę w ciemno powiedzieć, każdy doktor na hasło bóle w małych stawach zleci badanie kwasu moczowego, bo to jest dość taka kanoniczna. Tak, ale nie na SOR-ze, to ciekawe, na izbie przyjęć tego nie zlecają. Czyli tylko lekarz rodzinny. Do przychodni naszej, tak? Tak jak ja do ciebie przychodzę czasami, jak dojdę. Więc chciałam tylko powiedzieć tak, jeżeli nas bolą małe stawy, nie gućmy się na to. Idźmy do doktora. Nie na sory, tylko do normalnej przychodni. Powiedzmy o tych bólach. Doktor zleci badanie kwasu moczowego. Jak się okazuje, że mamy podwyższony, to nam zastosuje farmakologię i modyfikację diety, a jak się okazuje, że jesteśmy blisko górnej granicy normy, to nam pewnie zmodyfikuje dietę w taką stronę, jak powiedział Michał, czyli dużo wody, 30 ml na kilogram masy ciała, unikamy mięsa, nie świrujemy z weganizmem, czyli nie odstawiamy tego białka jak bez opamiętania, tak? Weganie nas zniszczą w komentarzach, ale no niestety, no musimy mówić to, myślimy. No, każdy podejmuje swoje decyzje. Natomiast bardzo fajnie, że odpowiedziałeś na to pytanie, bo takie rzucanie się też w skrajne eliminacje w dietach, moim zdaniem może być ryzykowne. Ja nie jestem... Zachowajmy takim... jakby proporcje dla siebie. Znajdźmy, no jakie są nasze proporcje i po prostu żyjmy według nich. I powinno być okej wtedy. Czyli taki system i taki styl życia, który powoduje, że się czujemy dobrze. Tak. Tak? Chyba że ktoś się czuje dobrze non-stop po alkoholu. To też niedobrze, że się czuje dobrze. Widzę, że i ja, i ty mamy z tym alkoholem na bakier. To znaczy w tym sensie, że nie lubimy tej substancji. Nie, ja nie lubię, ja nie piję alkoholu. Nie, ja bardzo, bardzo jestem zaniepokojona, jeżeli ktoś sięga po alkohol, żeby mu zryło w beret. To znaczy, bo jak ktoś sięga smakowo i wypija sobie lampkę wina do spaghetti raz na, nie wiem, miesiąc i nie szuka tego, że mu się coś porobi z głową, to dla mnie jest to substancja jak każda inna. Natomiast jak ktoś jest zdrowy umiar, właśnie. Jak proporcje. Ktoś szuka zmiany swojego nastawienia, podejścia do życia, nastroju, czyli tego procesu w tym berecie, żeby się zmienił, to jest to bardzo, bardzo groźne. I to jest pierwszy krok do uzależnienia. Prawdaż? Tak, oczywiście. No ostatnio, słuchajcie, doktor nagrywa TikToki, Michał. Na TikToku się pojawił. Jednym z moich ulubionych TikToków był twój pacjent, który dość niewyraźnie zeznawał, o co mu chodzi. No, TikToki to w ogóle jest żart, to oczywiście polecam, trzeba powiedzieć jasno. Wam, tak? Ale dowcip Michała w tych TikTokach jest naprawdę wielki. Na TikToku, jak macie profile, poszukajcie Michał Domaszewski. Doktor Michał. Doktor Michał. Tak, ja tam boki zrywać. I na YouTubie. Staram się bardziej tam z humorem robić rzeczy, niekoniecznie do końca medyczne. Tak, tak. Bardzo, bardzo to jest fajne. Ja rozesłałam wszystkim tego pacjenta, ale wam nie zdradzę. Poszukajcie doktor Michał. Mam TikToki, które mają po 1,5 miliona wyświetleń nawet. Ale takie też zabawne, takie raczej na luzie. Słuchajcie, doktor nie tylko przystojny, to jeszcze mądry i jeszcze gwiazdor. Czy ja wam mogłam znaleźć lepszego doktora? Słuchajcie, no taka... Dzięki. Ale dziękuję, ale nie czuję się, ale bardzo mi miło. Michał, bardzo dziękuję, że przyjechałeś do nas. Chciałam też powiedzieć, że jestem umówiona na spotkanie z Michałem, bo Michał będzie jednym z ekspertów naszej Akademii Zdrowej Babci. Michał, dziękujemy ci bardzo. Dzięki. Życzymy ci miłej niedzieli. Idź, szalej, jest piękna. Ja wszystkim życzę miłej niedzieli i dużo zdrowia. Tak jest. I normalne to czuć się dobrze.